Ale ja myślę, że turystyka nie jest jedynym waszym hobby. Naszym co? Hobby. Hobby. Znaczy... Nie znasz tego pojęcia? Nie bardzo. Boże, to tyle co na przykład namiętność. O. Tak? Bardzo lubię. Ale musisz tak przy ludziach, przecież to krępujące. No, oczywiście, panie redaktorze, że nie jest to nasze jedyne hobby. No więc właśnie... wtedy, kiedy nie bardzo się można było gdziekolwiek ruszyć, to mieliśmy inne. Cześć dla chleba. Boże, nie mówcie głupot, jak tłumaczę. Duży. Jak tłumaczę panu redaktorowi. No oczywiście, panie redaktorze, w minionych latach okresowo, oczywiście, bywało mniej łatwo. Nawet jeszcze ciężej. Pamiętam. Nie o tym, o czym ty pamiętasz, teraz mówię i nie wtrącaj się, jak mówię. Wtedy, panie redaktorze, zajmowaliśmy się różnymi innymi rzeczami. W końcu żadna praca nie hańbi. Ale przecież taką pracą się nie zajmowaliśmy. O Boże. On na przykład najpierw był pomocnikiem kucharza, potem zmywał naczynia. To częste. I co, długo pan tam był? Gdzie tam? Nie, on tam nie był. Wizy nie dostał. U nas zmywał. Jak u nas? Oczywiście, panie redaktorze, robota w gastronomii, nawet naszej, to był zawsze znakomity interes. Sam pan zobaczy. Kiedyś. Co ma? No i gratuluję. Nawet filmowany pan był. Świadczy to o tym, że musiał pan swoje obowiązki wykonywać z olbrzymim zaangażowaniem. Wcale nie musiałem. Chciałem. Były czasy. Co ci? Nic. Przypomniała mi się ta robota. Dookoła zastój, marazm, brak wszystkiego. A tuż po zamknięciu lokalu, już we własnym gronie, te zapachy, te sosy, te kuraki z rusztu, cielęcinka. Ty, nie drażni się z nami, palucha, za szybko zjedz na odtrutkę. Cicho. Tak, bardzo proszę, tutaj są. Widzę to. Jeszcze. Widzę. Co widzisz? Kuraka z rusztu widzę, z frytkami. Albo nie. Cielęcinkę widzę, rumianą, też z frytkami. I buraczki. Tak? A jajecznicę widzisz? Nie. To sobie siebie od tyłu obejrzyj, ślepoto. Zaraz, patrzcie lepiej tam. To wam zaraz przejdzie. I ty on taki niezdecydowany. Raz chce cielęcinę, raz kuraka. Normalne, ludzie już sami nie wiedzą, czego mogą chcieć. Jeden mój znajomy wędkarz złapał kiedyś rybkę, a ona uludzkim głosem mówi. Znam. Spełnię wszystkie twoje życzenia, tylko mnie wypuść. Naobiecywała mu, on jej głupi pewnie uwierzył, wypuścił, a ona mu z wody. W tym sęgrze nie wypuścił. Po prostu pomieszało się biednemu chłopu z tej szansy na szczęście to, co mógłby mieć z tym, co aktualnie ma. I tak mu się pięści ścisnęły, że wiesz... Ikra. Bo głupi. Kiedyś taki jeden prosił takich jednych znajomych. Spełnię wszystkie wasze życzenia, tylko mnie wypuśćcie. Nie wypuścili? Wypuścili. Rozumiem, a oni wtedy już z zawody... A nie, a oni wtedy już z zawody... To mówi wasz korespondent. Chyrze. No, a nie mówiłem, że nas podglądają? Mam nosa? Masz, tylko trzeba takiego krzywego. Nie widzisz, że on jest w wersji facelifting? Może i tak. Cicho. Coś nie tak, panie redaktorze? Ale oczywiście, wie pan, od początku wszystko jest nie tak. No ale nie, no dobrze, panowie, trudno, bez paniki. Rozumiem. I... Kontynuować jakby nigdy nic. Tak, no więc wracając do tych przejściowo mniej letkich czasów, to na przykład on poza porannymi obowiązkami nocnego stróża w spółdzielni Cudze Mienie jeszcze i takie rzeczy wykonywał. Proszę. No co to znowu? Ty musisz o tym mówić. Oczywiście, kochany, jak prawda, to prawda, w telewizji przecież jesteśmy. Dzień dobry. W naszym coraz popularniejszym cyklu Z Ziemi na 183 dziś kilka podstawowych informacji o marchwi. Marchwi mamy dwa rodzaje. Karotka, normalna. Dawniej była podobno jeszcze marchwia brandenburska, ale teraz nie ma. I dobrze. W marchwi, jak widzimy, to wyróżniamy. Bulwę, czyli kłącz, czyli korzeń oraz, z przeproszeniem, nać. Od strony bulwy marchwia zawiera takie witaminy jak multiwitaminy i inne, też ważne. Dlatego traktujemy ją jako źródło witamin. Nać też możemy traktować jako źródło witamin, chociaż okropnie włazi między zęby. Takie traktowanie naci nazywamy spasaniem. Z bulwy możemy robić różne rzeczy. Możemy też robić przetwory, takie jak kompot z wiśni, truskawki, powidła, bigos, inne też możemy. Z marchwi przetworów nie robimy. Marchwie pozyskujemy wyrywując je z podłoża.
Możemy także wykopywać motyką. Tylko ostrożnie, żeby nam się blacha nie omskła na bulwę, bo się robi rozdziapa, brzydko wygląda, a witaminy przełażą na motykę. I tyle o motyce. Dziękuję państwu. Komu dziękuję? Jak komu? Wystąpił w państwowej instytucji, to dziękuję komu trzeba. Ależ nam się to poradnictwo telewizyjne rozwija? I dobrze. Osobiście bardzo chętnie słucham wszelkich porad. I nie męczy to pana? Nie, absolutnie. Co? A nie, dlaczego, proszę pana? Przecież w ten sposób można dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy, uzupełnić swoją wiedzę, zdobyć nowe doświadczenie, ma pan rację. Poszerzyć. Jeden kiedyś mój znajomy nie wiedział, która godzina, włączył telewizor i od razu słyszy tik-tak, tik-tak, tik-tak. A mój znajomy włączył telewizor i słyszy tylko tak, tak. Tak. No i co w tym dziwnego? Przecież w telewizji są różne obrady. Ale... porady. A co ja powiedziałem? No, dobrze, nieważne, zostawmy to się, wytnie panowie tam taki znacznik. I wracajmy do tematu. Więc mówiliście panowie, że imaliście się już w swoim życiu rozlicznych zajęć. Najróżniejszych. Prawda? Tak. No. On na przykład z jednym kolegą takim pracował dorywczo w nocnym klubie, Polish Night Club, przemianowanym później na Arabian Night Pub. Aha. O. A w jakim zawodzie pan pracował? A, to dawne czasy, nie ma o czym mówić. Jest, jest. Proszę tylko popatrzeć, jaki duży artysta był. A jaka znajomość języka? A jakiego? No to akurat trudno powiedzieć. Pan posłucha, może coś się panu nasunie. Sisters, come back to everybody. Na moim Sputnik Watch jest już very późna o'clock, czyli czas na nasz nowy Great Music Magazine Discoteca Show, czyli exclusive show business for you and for me. For ci też. Thank you, ci też, jeszcze you. Wiem, mam kartkę. Drogie people, w ciepły afternoon, ciepłym how are you? Przed złotymi głowicami mikrofonów, kolorowych rozbłyskach Jupiterów, służbowych shocking i smoking. Witam wszystkich, big, rewelacyjny disc jockey team Juan Maniara. Thank you, Jerry Jerome, teraz trochę music. Jest, o wiele nam się adapter nie zatnie. No, sam smarowałem, Boże, jak mnie się ręce. The chance of one, two, go! Się tak trzęsiesz, musisz być na większym luzie. To znaczy ja? Normalnie pełna swoboda ma być. No, nareszcie, po tylu latach. Pamiętaj, mówisz swobodnie, patrzysz na wszystko, ale uwagę zwracasz przede wszystkim na reakcję. Rozumiem, jak jest, to niczym się nie zdradzam, tylko wychodzę. Nigdzie nie wychodzisz, patrzysz, bo w ten sposób zorientujesz się, co kogo bawi. Po co? Po to, że jednego bawi to, drugiego tamto, jednego na przykład bawią kawały polityczne, a drugiego nie. Bo może nie znać. Nie, potem ci to wytłumaczę. Wchodzimy. Yes, you. To good. How się macie, drogi Music Money? Witamy was tym razem na falach ultra krótkich, czyli na ultra kurzfalach, ale cóż, ostatnio wszystko nam się skraca. Yes, jeden mój znajomy friend mówi, że u niego na działce nawet marchewka karotka. Cóż, difficult, ale o tym po tym. Na razie za one moment i trochę great emocje, tudzież very beautiful importing rewelacje. W ogóle co podleci tyż? Well, dla każdego coś innego, czyli kurzden będzie miał co chciał, ale to jeszcze. Wiem, na razie robię publicity, wyczulam. To good, więc zanim co to teraz dla niepoznaki, parę interesting information, se pleasure, surprise i niespodzianek ze świata i od środków w kraju. Jest Arelaj przed powitanką, czyli coś dla odsapu. Dajcie pełny full na waszych transistor radios and television. Teraz 2 minuty i trochę w gorącym powitalnym rytmie. Dla wszystkich retro grupa Happy End i retro bestseller. Jak się masz, kochanie, co się na cudze przekłada? How do you do, my darling? Speak mi wreszcie, kiedy znów ja cię see you. Please, kawałek. No, artysta z własnym obcojęzycznym tekstem. No, troglodyta. Poliglota. Co? Chociaż może i masz rację. Co? Dobra. Miałem tego nie mówić, ale jak tak? Proszę bardzo, kochani.
Tak, panie redaktorze, może i popełniało się różne błędy. Owszem, ale człowiek zawsze starał się mimo wszystko być sobą, zachować odrobinę godności, a nie dla byle marnego telewizyjnego zysku, bez krzty honoru zapierać się własnej pci. Uspokój się. A, kochany, nic z tego, trzeba było nie zaczynać. Powiedziałem, że powiem? Nie, powiedziałem. Zaraz, sekundę, panowie, bo ja nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale cóż by to znaczyło, że pan może, broń Boże, poddał się jakiejś operacji? Ale broń Boże, skąd? A, bo akurat za małą stawkę zaproponował.